Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivolt, witam was w odcinku Firewatcha. Nie wiem, czy będzie to ostatni odcinek, czy przedostatni, wydaje mi się, że już mocno zbliżam się do finiszu i... No i raczej to będzie ostatni odcinek. Jesteśmy w jaskini ojca tego całego chłopaka, który zginął w jaskini. No i cóż... Jebany, podpieprzał kurde zasoby przeznaczone dla tych całych naszych punktów lookoutowych. Chcę zobaczyć, co on tutaj sobie trzymał. Ha. He held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Hmm. He... God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. To a rad bad mega dad. Oh, Jesus Maria. All aboard the Philstrain. Brian was a nice-looking kid. Yeah. No hal miał tylko duże, ale poza tym... No poza tym, no chłopak jak chłopak, kurde, szkoda go. Tylko się zastanawiam, czemu tak bardzo wkurwiony był ten cały jego ojciec, kiedy gadaliśmy z nim przez krótkofalówkę i on powiedział, że o, cholerny dzieciak, nie zabezpieczył sprzętu, spadł tam gdzieś tam. Co my tutaj mamy? Jakiś raport, co? Raport do Delaili. Delaili. Tutaj chyba już olał sprawy i przestał pisać nawet. Selfish, cute, jakieś tam chyba wstępne wersje raportu. Chorela, nie zgłosiłem tego Delaili, goddammit, zapomniałem. Co jest w ogóle tutaj? Research site into info. Return borrowed equipment. Aha, dobra, okej, okay, czyli on się tam po prostu włamał i wykorzystał tą stację na Wapiti Station, żeby, no. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. Hmm. Tak, zdecydowanie wszystko sobie zapisywał. O, był dość tutaj paranoiczny. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Ale po co on nam to robił w ogóle? Tutaj jakieś takie nieudane, niedokończone raporty na mój temat, na temat Delaili. Ja pierniczę, a to? Też o Delaili, jakieś takie wstępne wersje, które wypieprzył, dopiero to ostateczne nam podrzucił. Napierniczy, jakieś baterie, pierdoły. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Lista zasobów, które będzie potrzebował na zimę. No też sobie zatrzymam, te wszystkie notatki będę zbierał, bo w sumie czemu nie? You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. To jest w sumie myśl, zrobić zdjęcie tego wszystkiego. Ale może bez przesady. I tak w ogóle nie robię tych fotek, ale no cóż, trudno się mówi. Baterie tutaj zbierał, zasilanie. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. My to raportujemy tej Delaili, ale jak ona ma się teraz, kurde, do tego w ogóle odnieść w tej chwili, jak ona zaszokowana całą sytuacją, cały w ogóle ogień tutaj trawi wszystko. Oczywiście, kurde, puszka. Możemy ją posprzątać, o! To się wcześniej nie zorientowałem, że możemy posprzątać po tym wszystkim, co się dzieje. No i mamy jakieś radio. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Tak, zdecydowanie. No, widoczki miał niezłe, to pewne. Tego widoku już nie mogę zraportować. O, mamy kolejne notatki. Radiolog. No, nasze zapiski z rozmów, co? Report file. A nie, on sobie raportował... on sobie raportował, co się działo. Do I have crazy? Like wife, not a good guy. Mama agrees back. They heard me. Fully believe there is a program. Use this. Ja pierniczę, jakieś szalone notatki tutaj. Zdecydowanie zapisywał wszystko, co się działo każdego dnia. Get a room. Reminders count. Migration. Fucked up. Do not want to leave. Aha, coś spierdolił, ale nie chce odchodzić. Ale musi się przenieść. Aha, dobra. Miał tutaj w planach w ogóle pomysły, żeby rozpieprzyć moją wieżę.
Aha, i zwrócić nas przeciwko sobie. Czemu on to robił wszystko? Żeby co, żeby nas wygonić stąd? Żeby być tu samemu? Ja pierniczę. Jules, Jules, Julian. 2F. 2F to jest chyba ten skrót na nas. Ha, jakaś tutaj pani Grizzly krążyła i on zapisywał, że jej nie widział. Tutaj, że D to jest Delilah i że Delilah znowu się upiła. Ja pierniczę te zapiski wszystkie, w ogóle masakra. Tutaj, że zobaczył tego, zobaczył niedźwiedzia, BG Birthday, Brian Goodwin. Od 2 tygodni nie wyszedł, w ogóle od 3 tygodni nie wyszedł. Wielka podróż jutro, New Lookout in 2F, Henry 2F. A, i ma tutaj zapisane nawet ten moment, jak nas zobaczył z latarką. Pieprzony. On, kurde, robił wszystko, żebyśmy po prostu niczego się nie dowiedzieli, opóźniał to, starał się nas udupić i tak dalej. This boombox looks familiar. A, to ten sam boombox, który był tych dziewczyn, a ja go rozpieprzyłem wtedy w tym. Rozpieprzyłem go w wodzie. Dobra, moi drodzy, nie mamy teraz nic lepszego do roboty, jak stąd spierdzielać tak naprawdę. Muszę wrócić się chyba tą samą trasą, którą tu przyszedłem i po prostu zasuwać się zgodnie z tymi dwiema trasami, które tutaj prowadzą. Tak więc cóż, cholerny kurde ojciec Briana. Nie pamiętam już nawet, jak ma na imię do końca. Ale nabruździł nam tutaj ostro, to pewne. Mam nadzieję, że nie stanie się nam nic przerażającego. I damy radę dotrzeć do tego całego helikoptera, który ma nas stąd zabrać, bo jak nie... No to trochę cienko będzie, to trzeba przyznać. Jeżeli nie uda nam się tam dotrzeć. Zjedźmy, zjedźmy, to jest strasznie wysoko, kurde mol, tyle razy przechodziłem tutaj, obok miejsca, w którym on siedział cały ten czas. Cholera jasna i nawet nic nie wiedzieliśmy. Dobra, wracamy tą trasą, trzeba będzie odbić przy Cashu w lewo po prostu i tutaj do góry pójść tą trasą, co? No dobra, no to zasuwamy w takim razie, mam nadzieję, że w miarę, powiedzmy, będę w stanie nadążać za tą trasą w tamtą stronę. Ogień jest ogromny, słychać, że kurde, latają samoloty. Chyba nie mam iść tutaj. Tak, tutaj jest zejście niżej, tak więc moja trasa mnie chyba tam zaprowadzi, bo niżej nie mam schodzić. Tamtedy doszedłbym do tego miejsca, gdzie te dzieciaki się rozbiły z namiotem. Tutaj muszę wejść do góry. Lina na szczęście dalej tutaj wisi, bez liny byłoby raczej cienko. No, no wspinaj się, Henry. Dawaj. Mocno tutaj ta gra jest oparta na tym, podejdź i kliknij, albo nic absolutnie nie dasz rady zrobić, no ale... Cóż, no tak już to sobie skonstruowali. Jak się wchodzi po tych linach, to w ogóle gra, mam wrażenie, strasznie... Momentami nie chce współpracować, ta lina się buguje, ale cóż, no... Tak to już bywa chyba z obiektami, które są, powiedzmy, czysto fizyką zasilane, że on się rusza, powiedzmy, prawie jak żywy. No to nie da się tego jakoś kontrolować, widzicie, tak się wije i tak dalej. Do przodu zatem. Dojdziemy do Cash'a, skręcimy w lewo i będziemy dalej kontynuowali i myślę, damy radę dotrzeć. Będę cały czas tutaj jogiem się poruszał. It was a sweet kid with a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. I think that Ned loved him. He still had his photo, you know? I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you... You figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. To jest bardzo dobre pytanie. Czemu on tego nie zgłosił, nie wrócił do domu? You'll let it go and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but... Eventually, you'll look back, and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. No, ona jest w trudnej sytuacji. Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on.
Już tam zasuwam, kurde, nie zostawiajcie mnie. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Nie odlecą chyba bez mnie. Okay, one second. Ho. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Zostawisz mnie? D. What if they don't come back for me? They'll come back. That's their job. Just what if we miss something about something, I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Just wait. No nie wiem, ja czuję tutaj mocną konspirację. Okay. Ona... I have to. Hike safe. Ona mi teraz powiedziała, że helikopter będzie robił rundki dookoła, że nie mogą tak po prostu siedzieć i czekać na mnie, więc będą robić rundki, a ja nawet nie wiem, którędy iść. I ona powiedziała, o Jezus Mary, jak strasznie ze szlaku zszedłem. Którędy ja mam iść w ogóle? To nie jest aż tak proste do rozkminienia. Chyba jakoś muszę iść tędy, potem odwinąć gdzieś tam na prawą stronę, tak mi się wydaje. Dużo otwarty obszar, trudno się połapać miejscami, ale chyba tutaj jak pójdę, to będzie dobrze. To jest ten taki rozpieprzony las. I powinno być w miarę okej. Ja mam nadzieję, że wrócą po mnie tym cholernym helikopterem, a Delilah nie zrobi tak, że po prostu wsiądzie, poleci razem z nimi i bye bye. Oj, mam taką szczerą nadzieję. Jeżeli tak się stanie, będę naprawdę, naprawdę zły, ponieważ Henry cały czas się boi, że to mimo wszystko jest jakaś taka większa konspira tutaj się odbywa. Nie winię go za to, że ma takie przemyślenia. No, spędziliśmy tutaj trochę czasu. Mogliśmy mieć, powiedzmy, swoje zdanie na temat wielu rzeczy. Mogło nam to trochę siąść. Więc ja mu się nie dziwię, że, powiedzmy, myśli tak, a nie inaczej. Ma jakoś tędy, w tamtą stronę. Tu powinna być chyba linka, żeby wejść do góry, tak z tego, co pamiętam. O, proszę, jest. Dobra. Jestem na dobrej trasie. Co by mnie stąd zgarnęli tylko? Byłoby bardzo miło, bo jeżeli mnie tu zostawią, to spłonę. Prawdopodobnie. Ogień jest ogromny, tak mówili przynajmniej przedtem przez radio, rozprzestrzenia się cholernie szybko. Jeżeli mnie tutaj zostawią, to wielkich szans dla mnie nie ma. Tak więc zobaczymy, co to będzie. Helikoptera na razie nie słyszę. A może za dużo wymagam, powiedzmy. No dobra, okej, teraz to już jest prosta droga, tylko będę musiał odbić na prawo w odpowiednim miejscu. Tak więc chodźmy. O Boże, dlaczego ten jego ojciec, kurde, zamiast to zgłosić, zamiast nawet zostać zwolnionym, zamiast cokolwiek zrobić, to on po prostu się tu schował. Chował się tu przez chyba 2 czy 3 lata. Nikomu tego nie zgłosił, zostawił ciało swojego syna w tamtej jamie. I tyle. Tutaj muszę odbić na prawo? Tak, tutaj muszę odbić na prawo. Tam na lewo były zapasy. Nie rozumiem naprawdę jego postępowania. Przerażające to jest. Dobra, tutaj jest kolejka, którą dojedziemy na drugą stronę, tam gdzie jest Delilah. I stamtąd ma być ekstrakcja. Wow, nie wygląda to ciekawie. Jezus Maria, mam nadzieję, że nie zginę tutaj. Mogłem zgłosić w sumie, za szybko podszedłem, nacisnąłem ten prawy trigger. Ciekaw jestem, czy by mi Delilah odpowiedziała, gdybym zgłosił to miejscowe. Mam tutaj znaczek Firewatch. No nie wiem, ja mam do niej podejść, do tej jej budy, zobaczyć, czy ona tam w ogóle będzie, odpowie mi. Ciekaw jestem, czy w ogóle może coś ciekawego znajdę tutaj u góry. To jest interesujące. No, mniej więcej wygląda to podobnie jak u mnie. Dałoby się z nią pogadać. Dobra, mogę założyć radio na głowę. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. Hey, that's a man's pickup you're talking about. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions.
Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Ja mam jej wybrać, co ma robić co roku? Maybe move to Santa Fe. Open a jade emporium with your sister. I'd be trading cute ski bombs for yoga retreat hippies, but maybe that's not all bad. What's the margarita situation? I mean, yeah. So what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh, shit. Sorry. There's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Goodbye, Delilah. I mean it. Okay, good luck. Yeah. Bye, Hank. Moi drodzy, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, co myśleć o tej grze. Z jednej strony była ciekawa, aczkolwiek mam wrażenie, że cała magia tej gry prysła w momencie, w którym dowiedzieliśmy się prawdy. Od pewnego momentu gra budowała niesamowite napięcie, napięcie tajemnicy dotyczące tego, co się właśnie działo, ale jak tylko nastał ten moment, kiedy odkryliśmy tą tajemnicę, to nie wiem, to wszystko prysło. Ta cała relacja, którą zbudowaliśmy z tym gościem, znaczy z tą kobietą, skończyła się tak naprawdę, spełzła na niczym. Ona powiedziała, że ona się tam czymś zajmie w życiu, my mamy wrócić do naszej żony, chociaż dla nas jest to cholernie trudne i sami nie wiemy tak naprawdę, jak to zrobić. Mamy nasze selfie. Tak więc... Nie wiem, co mam myśleć o tej grze. Jestem trochę zawiedziony zakończeniem. Oczywiście pamiętajmy wszyscy, że to jest kwestia osobista, czy komuś się podoba zakończenie, czy komuś się nie podoba zakończenie. Ale mam wrażenie, że... Nie wiem. Historia była ciekawa, doświadczenie było ciekawe.
ale jakoś to zakończenie... Nie wiem, inaczej by to mogło wyglądać. Ja wiem, że to nie miała być gra akcji i to nie chodziło o to, żeby była wielka walka z tym gościem na koniec. Tu chodziło o ich relacje, o ich przeżycia i też o tą tajemnicę, która się tutaj odgrywała. Tylko mam wrażenie właśnie, że sęk tej tajemnicy też nie był jakiś niesamowity. Tutaj mamy chyba tego Briana Goodwina, a wyżej pewnie jego ojca, obstawiam. Ciekawe jestem, czy Delilah zobaczymy. Obstawiam, że nie. Że to mimo wszystko w pewnym stopniu ma być taka jakby tajemnica, żeby Delilah nadal pozostała tylko i wyłącznie głosem w słuchawce. Nie wiem, absolutnie nie wiem co o tej grze sądzić. Jako całość, fajne doświadczenie. Czy warte tych pieniędzy? Zależy co lubicie, bo gra kosztuje $20, to też nie jest fortuna, przynajmniej nie jest to typowe $60. Ale naprawdę, myślę, że to jest gra, w którą lepiej ją szczerze mówiąc obejrzeć, niż w nią zagrać. Tak więc, tak czy siak, mam nadzieję, że to, co zobaczyliście u mnie, dało wam, powiedzmy, jakąś dawkę ciekawych historii. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście zadowoleni z zakończenia, co o nim myślicie, czy według was było do dupy, czy w ogóle bardzo dobre. Bardzo chętnie poczytam wasze opinie i skonfrontuję z moją. Tak więc... Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia w następnych i innych seriach. Pa, pa!